Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak w nowej kolekcji kopiarek Ricoh wymienić bęben, listwę czyszczącą, wałek ładujący, wałek czyszczący, wałek ładujący i przy okazji zobaczycie, jak można dostać się do sekcji dewelopera. Najpierw wyjmij zespół bębna z kopiarki i wykręć dwie śruby zabezpieczające przednią obudowę. Obudowa jest jeszcze na takich małych zaczepach. Teraz wykręć dwie śruby zabezpieczające przednią czarną obudowę bębna. Poluzuj i zdejmij przednią czarną obudowę bębna. OK. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jest to dla mnie bardzo ważny element mojej pracy. Z tyłu kopiarki wykręć dwie śruby zabezpieczające tylną czarną obudowę bębna. Teraz możesz zdjąć tylną obudowę. Jak widzisz, w tym momencie można już podnieść moduł bębna z nad modułu dewelopera, więc po prostu unieś go do góry i zdejmij. To jest sekcja dewelopera. Jeżeli masz potrzebę, wysyp stary deweloper i wsyp nowy, ale ja się dziś tym nie będę zajmował. Dziś skupiamy się na bębnie. Aby wyjąć bęben światłoczuły, czyli drum OPC, wyciągnij białą zawleczkę i teraz unieś lewą stronę bębna do siebie i wyciągnij bęben. To jest bęben. Bęben możesz kupić w naszym sklepie, poniżej sklep i numer produktu. Teraz należy wyjąć wałek ładujący i rolkę czyszczącą w wałek ładujący. Ten element trzyma się na zwykłych zaczepach. Wałek ładujący możesz kupić w naszym sklepie, podaję symbol produktu, natomiast wałek czyszczący możesz wymienić, ale ja zazwyczaj go czyszczę odkurzaczem. Dopiero teraz mamy dostęp do listwy czyszczącej bęben, czyli tak naprawdę najważniejszego elementu. Żeby wymienić listwę czyszczącą, wykręć dwie śruby zabezpieczające i wyjmij listwę. Przy użyciu odkurzacza wyczyść wnętrze zespołu bębna pod listwą czyszczącą, bo tam jest bardzo dużo starego toneru. Nowa listwa czyszcząca nie jest droga, występuje jako oryginał, występuje też jako zamiennik, możesz ją kupić u nas w sklepie.
Ja nie będę dziś instalował nowej listwy czyszczącej, zakładam ponownie starą, bo nie mam takiej potrzeby. Listwę czyszczącą zainstaluj przy pomocy dwóch poprzednio wykręconych śrubek. Teraz trzeba zainstalować ponownie wałki ładujące. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda wałek czyszczący. To jest wałek czyszczący i jego symbol. Ja dziś nie instaluję nowych elementów, więc mój wałek ładujący zostanie tylko wyczyszczony. Szmatka i płyn do mycia szyb. Moduł wałka ładującego wsadzamy po prostu w stare miejsce. On jest na zwykłych zapinkach, zatrzaskach. Teraz przygotuj nowy bęben światłoczuły. Ja będę instalował ponownie stary bęben, bo robię po prostu film i nie wymieniam części dziś. Ale Ty zainstaluj nowy bęben, wsadzając go na swoje miejsce, zabezpieczając po lewej stronie białą zapinką. Częstym problemem są spadające małe kółeczka prowadzące papier. To jest właśnie ten element. Uważajcie, czy Wam nie poodpadały. Jeżeli poodpadały, należy je wsadzić na swoje miejsce. Jeżeli nie instalujesz nowego dewelopera, ja tego nie robię, po prostu wystarczy to lekko wyczyścić i położyć ponownie moduł bębna na górę. Zainstaluj ponownie tylną i przednią osłonę, mocowanie bębna i przykręć dwie śrubki z przodu i dwie śrubki z tyłu. Po
zostały ostatnie śrubki do wkręcenia i założenie przedniej obudowy. Ja ze swojej strony poproszę Was o subskrypcję, żebym wiedział, że Wam ten film się podobał. Na koniec pracy zainstaluj szarą obudowę, właściwie to osłonkę. Użyj dwóch poprzednio wykręconych śrub. Teraz dla pewności warto jest przekręcić kilkukrotnie bęben w tym samym kierunku, w którym ja to robię. Mam gwarancję, że listwa czyszcząca nie podwinęła się. Pozdrawiam serdecznie.